Maryjo, Matko Słowa Bożego, Matko utkana, Matko ukształtowana ze Słowa Pana, tak święta, tak nieskalana, tak pełna Boga, że Bóg stał się dosłownie w Tobie ciałem, Słowo stało się ciałem w Tobie. Maryjo, skoro Słowo nad Słowami, Syn Boga, Logos, stał się w Tobie ciałem, a przecież to Wszechmocny, Nieskończony Bóg, to Ty możesz, Mamo, uczynić w nas to swego rodzaju poczęcie, że Słowo, które będziemy proklamować, tak jak potrafimy, że Słowo, które będziemy medytować, rozważać, również może stać się w nas ciałem. A gdy Słowo Boże staje się w duszy, w sercu człowieka ciałem, to człowiek już nie jest taki sam. Jest o tyle podobny do Boga, o ile Słowo stało się w nim ciałem. A skoro stało się w nim ciałem, to taki ktoś żyje według tego Słowa, według Jego świętości. Maryjo, spraw, aby Słowo, jakie za chwilę usłyszymy, za Twoją sprawą, a poprzez Twoje pośrednictwo w mocy Ducha Świętego, stało się w nas ciałem. Oblubienico Ducha Świętego, Matko Słowa Bożego, módl się za nami. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich we więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z tamtymi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. Oto Słowo Boże. Niebywałe. Przerażająco smutne jest to, że arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, a więc ludzie religijni, w tym ci, którzy należą do stronnictwa saduceuszów, a jak pamiętamy, stronnictwo saduceuszów to stronnictwo religijne, wpływowe społecznie. Saduceusze nie wierzą w istnienie aniołów i nie wierzą w zmartwychwstanie. Ci wszyscy religijni, wielcy tamtego świata są pełni zawiści. Zawiść.
nienawiść do kogoś, komu się zazdrości. Sięgamy do tekstu oryginalnego, do tekstu greckiego i widzimy, że zostało w tym miejscu użyte słowo greckie zelos, które oznacza zazdrość, zawiść, gwałtowność, jakieś zapalenie ogniem, w ogniu zawiści, w ogniu nienawiści. I to słowo zelos pochodzi od innego słowa greckiego zeo, kipieć, wrzeć. Jak można z jednej strony kochać Boga, a przynajmniej takim się jawić, deklarować swoją wiarę, a z drugiej strony wrzeć nienawiścią, kipieć nienawiścią do kogokolwiek. Co mają w sercach? Saduceusze, co ma w sercu arcykapłan i co ma finalnie w sercu Sanhedryn? Najwyższy wymiar sądowniczy, religijny, liczący 71 osób, arcykapłan, inni eks-arcykapłani, ludzie wywodzący się z arystokracji, wywodzący się z ugrupowania faryzeuszów i saduceuszów, kipią z nienawiści do drugiego człowieka, do apostołów, a tak naprawdę pogrążeni w głębokiej ciemności do Boga samego, którego głoszą, a ściśle rzecz ujmując do Jezusa zmartwychwstałego. Ci, którzy są w więzieniu, bo ich serca przypominają więzienie, w więzieniu zawiści, nienawiści, zazdrości, złości do apostołów, wtrącają tych, którzy mają serca czyste, tych, których serca wypełnione są Duchem Świętym, którego otrzymali od apostołów, do publicznego więzienia. Ale kto tu jest prawdziwym więźniem? Więźniem prawdziwym są ugrupowania faryzeuszów, saduceuszów, arcykapłan i Sanhedryn. Myślą, że uporają się z prawdą o tym, że Jezus Chrystus, którego przybili do krzyża, zmartwychwstał, że przybili do krzyża Boga prawdziwego, zamiast skonfrontować się z tą prawdą, że się pomylili, próbują unicestwiać nieskutecznie, jak widzimy, tę prawdę. Od prawdy o samym sobie często uciekamy, zwłaszcza od prawdy, która domaga się opłakania, która domaga się uderzenia w pierś. Pomyliliśmy się. Przecież jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi, ale Bóg miłosierny nam wybaczy. Idą w zaparte. Noc, symbol zła. Noc, symbol działania sił zła. W nocy w więzieniu apostołowie, w sposób cudowny, wyprowadzani przez światło świata, Bóg posyła swojego anioła, anioła, w którego nie wierzą saduceusze. Posyła i wyprowadza w sposób cudowny z więzienia, a celem wyprowadzenia z więzienia jest głoszenie nauki w świątyni. Słowa o tym życiu, o życiu, które nie ma końca, o życiu, które pokonuje każdy rodzaj zła, o życiu, które pokonuje każdy rodzaj śmierci, o życiu, którym jest Bóg, o życiu, które jest w Jezusie Chrystusie. Jest świt, gdy jestem w Bogu, gdy mam czyste serce, wypełnione Bożą miłością, wypełnione Słowem Bożym. Ciemność mnie nie ogarnie. Tu, w tym momencie,
już po zmartwychwstaniu Jezusa, po Jego wniebowstąpieniu, wypełniają się słowa, mistyczne słowa z prologu Jana Ewangelisty o światłości świata, która przychodzi na świat i żadne ciemności jej nie ogarną. Każda ciemność, ciemność grzechu, ciemność zniewolenia, ciemność kłamstwa, ciemność zawiści, zazdrości, jest pokonywana przez światło świata, przez Chrystusa. Ci, którzy są zniewoleni, mają szansę kolejny raz na nawrócenie, do którego notabene nie wzywają ich apostołowie, ale poprzez wydarzenie, spektakularne wydarzenie, o którym arcykapłan, cały Sanhedryn dowiadują się od swoich sług. Więzienie szczelnie zamknięte. Strażnicy jak stali, tak stoją, ale w więzieniu nie ma apostołów. Ci, którzy będą próbować Ciebie wprowadzić do więzienia, może oczernić, może oskarżyć, prześladować w taki czy inny sposób, finalnie tego nie uczynią, jeżeli będziesz mieć łaskę. Jeżeli takie czy inne prześladowanie, takie czy inne doświadczenie przykrości zjednoczysz z Panem. Najgorsze więzienie to więzienie duszy. Najgorsze więzienie to więzić swojej duszy takiego czy innego człowieka, który uczynił jakąś przykrość, który uczynił jakiś ból zadał, który skrzywdził, a może przemienił życie nie do poznania. W negatywnym tego słowa znaczeniu może ktoś w cudzysłowie zmarnował ci życie. Najgorsze więzienie to niewybaczenie. Panie Jezu, wyprowadź z mojego serca tych wszystkich, których staram się więzić, których nie umiem pokochać bez Twojej miłości. Człowiek od dziecka może usprawnić się w byciu strażnikiem drugiego człowieka, w śledzeniu jego zachowania, jego słów, jego działania. Zamiast być skupionym na Bogu, człowiek od dziecka może nauczyć się więzić w sercu, w głowie drugiego człowieka. Starannie zamknięte więzienie, a wolni apostołowie. Maryjo, która jesteś niepokalana, nieskalana, strzeż naszych serc, strzeż naszych umysłów, aby one były pełne Boga, pełne przeczystej miłości do każdego człowieka, nawet do tych, którzy krzywdzą albo w historii naszego życia skrzywdzili nas. Abyśmy byli zamknięci na wszelkie zło, a w pełni otwarci na łaski od Pana. Znajdują się w świątyni i nauczają, bo ich serca, choć wcześniej w więzieniu, nie przestały być świątynią Pana. Dlatego, anioł, dlatego cudowne wyprowadzenie z więzienia. Dlatego noc, która nie ogarnęła ich serc, zło, które nie wchłonęło ich. Być świątynią Pana to nieustannie napełniać się Nim w Eucharystii. To nieustannie adorować tę światłość. Niech źrenice moich oczu, wpatrzone w ognisko Bożej miłości, w monstrancji, wyzierające z monstrancji, wpatrzone w Przenajświętszy Sakrament, zawsze promieniują światłością, zawsze promieniują rozeznaniem, bo nauczać to też nauczać według woli Bożej, mieć rozeznanie duchowe. Nauczać to nie zwodzić, to nie są zwodziciele. Uznani za zwodzicieli przez tych, którzy są w ciemności, tak.
Ten, kto żyje w ciemności, będzie innym zarzucać ciemność. Ten, kto jest zniewolony, będzie innych wprowadzać do więzienia. Ten, kto sam kradnie, będzie myślał, że inni kradną. Ten, kto jest nieczysty, będzie myślał, że inni są również nieczyści. Tutaj nie ma oskarżenia. Żaden z apostołów nie oskarża arcykapłana, żaden z apostołów nie oskarża, nie sądzi Sanhedrynu. Sanhedryn sam staje przed sądem, bo czymże jest sąd? W sensie biblijnym, ewangelicznym, jest stanięciem w prawdzie, ale ucieka od tej prawdy. Jest zacietrzewiony. Uporczywie tkwi przy swojej subiektywnej prawdzie, która jest kłamstwem. Bo prawda Boża domaga się, aby się nawrócić, aby przyznać się do tego, że tak strasznie się pomyliło, zabijając Syna Bożego, uznając w Nim bluźnierce, uznając w Nim kogoś, komu za wiele się wydawało. Panie, abym nigdy nie sądził drugiego człowieka, bo nie mam do tego narzędzi. Ty masz, Panie, tyle miłości, tyle mądrości, tyle światła, aby osądzić drugiego człowieka. Jeżeli będę chodził w świetle, to moje nauczanie, które jest Twoim nauczaniem, moje spojrzenie, które jest Twoim spojrzeniem, moje bycie będzie lustrem dla drugiego człowieka. Będzie szansą, łaską, jaką Bóg poprzez moją osobę uczyni drugiemu człowiekowi, aby stanął w prawdzie, aby doświadczył swego rodzaju sądu. Panie, Ty ciągle ratujesz. Dałeś szansę arcykapłanom i ich zwolennikom, faryzeuszom, saduceuszom, posyłając do nich swojego Syna, który był lustrem na ich życie. Stłukli to lustro, zniszczyli na drzewie krzyża, a potem kontynuacją lustra prawdy Bożej, prawdy ewangelicznej, Bożej obecności są apostołowie. To lustro również tłuką, niszczą, nie chcą widzieć tego lustra, chcą je zniszczyć, unicestwić. Nie chcą stanąć w prawdzie. Uciekają od sądu, bo sąd to stanięcie w prawdzie. Maryjo, która nieprzerwanie, w sposób doskonały, jesteś świątynią Pana. Sprawa, abyśmy i my, bez względu na to, czego w życiu doświadczymy, co nas spotka, nigdy nie przestali być świątynią Pana. Bo albo jesteś świątynią Pana, albo Twoje serce jest więzieniem, jakimś lochem, w którym musisz kogoś więzić. To więzienie jest zamknięte, puste i zamknięte od kuriozum. Strażnicy nawet są, ale w tym więzieniu za chwilę ktoś się pojawi. Bo po cóż publiczne więzienie ma swoje istnienie, skoro miałoby być puste? Nie ma pustki w życiu człowieka. Albo serce świątynią Pana, albo serce więzieniem złego ducha, który zawsze znajdzie powód, żeby dźgać drugiego człowieka, więzić. A to w intencji, a to w myśli, a to w pragnieniu, a to w słowie. Jest zatem bardzo konkretne odniesienie. To odniesienie serca. Odnieś się do swojego serca. Zobacz, jakie jest. Czy jest świątynią, czy jest więzieniem? Czy jest w ciemności, czy jest w światłości? Nie możesz. Tak jak arcykapłan Sanhedryn, deklarować z jednej strony, że wierzysz Boga, że kochasz Boga, a z drugiej strony mieć serce i umysł, które będą przypominać więzienie. Nie. Miłość Boża w obrazie anioła wyprowadza z więzienia.
Panie Jezu, Matko Boża, swoją obecnością, swoją miłością posilcie swoje anioły, swoich aniołów, aby wyprowadzili z więzienia głowy i z więzienia serca tych wszystkich, którzy nierzadko tam goszczą. Niech to więzienie będzie świątynią. Przemień, Panie, noc w dzień. Przemień, Panie, więzienie mojego serca w Twoją świątynię. Tylko Ty, cudowny Boże, możesz to uczynić. Nigdy nie trać kontaktu z własnym sercem. Badaj serce. Jakie jest? Czy panuje w nim światłość, czy ciemność? Czy jest świątynią, czy więzieniem? Cały czas trwa walka do końca naszych ziemskich dni o nasze serca. Do świątyni będzie próbować poprzez słabości, poprzez różne wydarzenia do świątyni naszych serc wprowadzić jakiegoś więźnia. Ale gdy utrzymamy świątynię, utrzymując relacje z Panem, to ten więzień będzie ukochany i wypuszczony na wolność, zaopiekowany modlitwą. Ale może się zdarzyć tak, że zły duch prowadzi więźnia do świątyni, zgasi światło łaski i zapanuje ciemność w sercu i już po świątyni, a świątynia stanie się więzieniem, ciemnym lochem. Gdy moje serce będzie Twoją świątynią, Panie, to każdy, kogo będzie wprowadzać życie do tego serca, będzie zaopiekowany. Będę mu błogosławić i będzie moim bliźnim. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.